Moje pytanie jest natury praktycznej. Na obecną chwilę kapłan, który ukończył seminarium, a zauważył, gdzieś zaraził się może tą mszą trydencką, ale nie umie tej mszy, nie potrafi mszy odprawić, bo, no bo nie uczą tego w seminariach. Jakie on ma możliwości? No bo jeśli chodzi o literaturę, coś mi się udało znaleźć. Ksiądz biskup Nowowiejski jeszcze przed wojną pisał dosyć grubą książkę, opracowanie mszy świętej. Ksiądz Mikołaj Gil też dosyć opasłe książki. Jeszcze tam paru innych pewnie uda się znaleźć, ale to są książki przedwojenne. Pewnie trudno dostępne w bibliotekach. Niekompletne z tego, co mi się udało znaleźć. Z takim problemem właśnie. Jak to, gdzie można sięgnąć? Czy jest jakaś literatura, czy są jakieś wydawnictwa, gdzie kapłan, który chciałby pójść w tym kierunku, czy może gdzieś w jakiejś tej teorii coś jakieś informacje zdobyć? Takie jest moje pytanie. Dobrze. Oczywiście tutaj bractwo świętego Piusa X oferuje bardzo, bardzo konkretną pomoc. To znaczy, gdy każdy kapłan może się zgłosić do nas, powiedzieć, chcę się nauczyć mszy świętej. Mamy DVD, które służy specjalnie do tego, żeby uczyć się, gdzie to jest pokazane, jak nie robić, jak robić, co, kiedy, w jaki sposób. Kapłani dostają to DVD od nas za darmo, jeśli chcą się uczyć, także nawet kosztów, nie jest to związane z żadnymi kosztami, mogą później przychodzić do nas, pokazywać, nasi kapłani na to patrzą, zwracają uwagę. Wielu kapłanów też nauczyliśmy w ten sposób odprawiania mszy świętej. Wielu się później do tego nie przyznaje, znaczy w sensie tak publicznie, żeby nie wyszło na jaw, gdzie się tego nauczyli, ale to trwa cały czas, to znaczy wszędzie na całym świecie gdzieś tam uczymy tak trochę potajemnie kapłanów odprawiania mszy świętej. Można ujawnić, ile mniej więcej kapłanów w Polsce uczyło się od księży bractwa? Od początku, czyli od 95 roku. Takimi statystykami nie dysponuję. Nawet mniej więcej. Ja osobiście wiem o kilku. Przy czym no, ja jestem w Polsce jako kapłan od lat niespełna 4. Wcześniej, przed 7 laty, byłem tam rok jako przedseminarzysta, ale to też nie wiedziałem, co tam się dzieje, w jaki sposób. A wcześniej to w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje w przeoracie w Warszawie. Także wiem o kilku, a ilu ich było tak ostatecznie, to nie mam pojęcia. Ja tak lokalnie takie pytanie, czy jest jakaś szansa, coś może tam się dzieje w kuluarach w tym kierunku, żebyśmy się z tej fajnej kaplicy, żeby z tej fajnej okolicy przenieśli do jakiegoś może bardziej odpowiedniego miejsca, czy niestety nie? To znaczy cały czas w jakiś sposób o tym myślimy, żeby znaleźć miejsce, które bardziej by odpowiadało temu przeznaczeniu sprawowania liturgii niż kamienica. Myślimy o tym, ale jakieś tam propozycje się pojawiają, później one odpadają. W tej chwili jest taka jedna propozycja, którą gdzieś tam rozważamy, ale to nie jest w tej chwili nic takiego bardzo konkretnego. Jeżeli w kościele, w którym został usunięty ołtarz przedsoborowy, w cudzysłowie, kapłan chce odprawić mszę świętą w rycie trydenckim, czy to na tym nowym stole po soborowym, czy to może tak się odbyć, czy to jednak trzeba trzymać się
tradycji i należy wtedy przywrócić ten, tą bryłę ołtarzową poprzednią. Oczywiście, gdybyśmy mieli do czynienia z takim rozwiązaniem na stałe, to oczywiście trzeba by dążyć do tego, żeby to były ołtarze prawdziwe, ołtarze kamienne, konsekrowane. Przy czym oczywiście w takich sytuacjach doraźnych, gdzie tę mszę odprawia się raz na jakiś czas, albo właśnie gdzieś tam w drodze tylko bractwo, na przykład w trakcie pierwszej pielgrzymki do Częstochowy, odprawia mszę w bardzo różnych miejscach, czasami też w kościołach właśnie. I jeśli zdarzy się, że nie ma tego ołtarza, albo nie da się na nim odprawić na ołtarzu głównym, może to się zdarzyć, że wtedy kapłan odprawia na tym nowym ołtarzu, oczywiście odpowiednią stronę, i wtedy traktuje się go tak samo jak taki prowizoryczny ołtarz przenośny, czyli rozkłada się na nim korporał grecki z relikwiami i przykrywa trzema obrusami. I w zasadzie to jest rozwiązanie, które jest przeznaczone właśnie na takie ołtarze przenośne, które można użyć do tego celu każdego stołu, który po prostu ma odpowiednią wysokość i odpowiednie rozmiary. Ja się chciałem zapytać, czy jest jakiś limit reformy mszy świętej, to znaczy kiedy msza święta przestaje być mszą świętą, bo słyszy się, że są plany jeszcze dalszej reformy, ma być jakaś msza, tak się mówi, bez w ogóle słów konsekracji wprowadzona, żeby była jeszcze bardziej przyjazna dla protestantów. To znaczy w momencie wykreślenia słów konsekracji nie mielibyśmy oczywiście już do czynienia z mszą świętą. Mielibyśmy wtedy do czynienia ze spotkaniem modlitewnym. Była taka sytuacja, gdzie został znaleziony gdzieś tam czy jakiś ryt mszy świętej właśnie bez słów konsekracji. Bardzo możliwe, że faktycznie ryt, czy był to zapis rytu zupełnie antycznego, gdzie słów konsekracji nie zapisywano po to, żeby nie rzucać pereł przed świnie, to znaczy, żeby żaden poganin nie znał słów konsekracji. One były zachowywane w pierwszych wiekach w absolutnej tajemnicy i być może jakby przetrwała gdzieś tam taka forma. To było jakiś czas temu, było wokół tego dosyć głośno, że gdzieś tam wypłynął właśnie jakby taki antyczny mszał, w którym, czy mszał, antyczny ryt, w którym tych słów konsekracji brakowało. Być może wyjaśnienie byłoby właśnie to, że nie zostały kiedyś zapisane przez wzgląd na to, że były znane, a nie chciano, żeby stały się znane dla pogan. I oczywiście taki ryt byłby nieważny, to byłoby puste, w sensie bez przemienienia nie ma ofiary, byłoby to tylko spotkanie modlitewne. Bardzo wątpię, żeby jakby realnie ktoś brał to teraz pod uwagę, żeby coś takiego robić. Myślę, że jeśli by chciano, to wtedy wprowadzono by jakąś formę takiej liturgii bez kapłana, na zasadzie właśnie spotkania modlitewnego, która przyjmowałaby jakby coraz wyższą rangę w Kościele. To myślę, że byłoby jakby takie rozwiązanie polityczne, które byłbym sobie w stanie wyobrazić i do którego były już pewne takie parcia wewnątrz Kościoła. Wtedy, jeśli dobrze pamiętam, to Jan Paweł II to wtedy zastopował. Nie chciał tego, żeby te rozwiązania praktykowano. To miało być jakby rozwiązanie dla parafii, w których nie ma kapłanów, bo tak jest na Zachodzie, że jeden kapłan ma tam 5, 6, 7, 8 parafii i oczywiście nie w każdej może być wtedy msza święta. Jakby tu proponowano takie rozwiązania typu właśnie liturgia słowa i komunia bez obecności kapłana, czyli bez słów przemienienia, bez mszy świętej, to wtedy zostało spacyfikowane, nie doszło do tego, czy w pewnym stopniu powiedzmy zahamowane. Także gdzieś tam w tą stronę to może iść, ale raczej spodziewałbym się tutaj takich powolnych ruchów, jeśli. Mówi się jeszcze o zmianie czytań, to znaczy, żeby do starego rytu wprowadzić te czytania, które są w tej chwili w nowym rycie, żeby ujednolicić ten kalendarz liturgiczny, który w tej chwili jest jakby taki rozjechany, tak? Więc też nie wiem, jak wtedy bractwo na przykład będzie się zapatrywać na taką ewentualnie reformę.
Czy to będzie jeszcze stary ryt, czy to już, pomimo że będzie jakby formuła cały czas, tak, rozumiem, liturgiczna zostanie, ale czytania wejdą, bo one się różnią, tak? Tam jest teraz trzyletni chyba, tak? Ten cykl czytań. Cykl czytań jest już. Jaki jest dokładnie, to muszę się przyznać, że nie wiem. Nigdy, znaczy jako dzieciak miałem z nim kontakt, ale już od wielu, wielu lat nie mam kontaktu i nie będę miał. Jak to by było? Oczywiście byłaby to dalej stara msza, gdyby zmienić czytania, to jakby tutaj nie wpływa na istotę rytu. Jednak bractwo na pewno by się tutaj nie dostosowało, to znaczy bractwo zachowuje zasadę, przyjmujemy księgi liturgiczne z roku 62 razem z kalendarzem i czekamy na lepsze czasy, aż Rzym będzie chciał stworzyć liturgię, która będzie godna i wyda rozporządzenia liturgiczne, które będą jego bez wątpienia do zaakceptowania. I nie chcąc właśnie eksperymentować, mieszać, dodawać, łączyć, tylko żeby nie wchodzić w taką sytuację, że my sobie wybieramy jakieś części, to bierzemy stąd, a to stamtąd, a tutaj jeszcze stąd, jakby decyzja arcybiskupa była taka, przyjmujemy, zostajemy w tym momencie i czekamy na moment, w którym Rzym przeprowadzi tą reformę, czy zrobi reformę, ale w tym dobrym sensie, kiedy, że będzie to faktycznie reforma, która będzie pamiętała o celach mszy świętych, która będzie pamiętała o tym, czym jest msza święta i na takie czasy czeka bractwo i do tego czasu będzie zachowywało po prostu się tak jak do tej pory, czyli będzie odprawiało msza świętą według tych ksiąg z 62 z tym właśnie kalendarzem i na pewno tutaj nie będziemy przyjmowali tego nowego cyklu czytań. Byłoby to dosyć karkołomne, tam są dwa czytania, znaczy większa liczba czytań w nowej mszy. Nie wiem, jak miałoby to zostać rozwiązane, ale na pewno zasadniczo byłoby to do zrealizowania i oczywiście pozostanie to msza święta trydencka, to czy tutaj bez wątpienia ta zmiana samych czytań nie jest zmianą samej istoty rytu, to nie bez wątpienia. Ja miałbym takie pytanie, nie oczekiwałbym ze strony Rzymu raczej w tej chwili albo jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości tego typu reform. Raczej chciałbym się dowiedzieć, czy możliwe jest odwrócenie takie motu proprio odwrotne, czyli zabronienie odprawiania mszy trydenckiej pod jakąś tam karą, czy po zezwoleniu biskupa. Czy tego typu regulacja jest możliwa? Znaczy generalnie to jest problem, czy magisterium może zaprzeczać poprzedniemu magisterium. To też jakby problem się, który cały czas pojawia. Czyli możemy oczekiwać takiej regulacji, która będzie zaprzeczała poprzednim regulacjom. Dziękuję. Obawiam się, że oczekiwać możemy wszystkiego w obecnej sytuacji. Absolutnie wszystkiego i tutaj skoro można było zaatakować tą bullę świętego Piusa V, to będzie można zaatakować też motu proprio Benedykta XVI. To nie ulega żadnej wątpliwości. Co nie zmienia faktu, że bractwo będzie się oczywiście zachowywało jak do tej pory, czyli nie będzie się za bardzo tym tak praktycznie, powiedzmy, ekscytowało i przejmowało. Wszystko jest tutaj możliwe. W praktyce i tak motu proprio nie działa tak naprawdę, to znaczy w jednych decyzjach działa, w innych nie. Tu Benedykt XVI chciał uwolnić mszę świętą. Wyszło jak wyszło, prawda? Gdzieniegdzie się udało, gdzieniegdzie się nie udało. Biskupi czasami postawili zupełnie zaporowe warunki. Czasami jakby specjalnie wyznaczano księży, którzy nie chcieli tego robić, to bardzo różnie. Od diecezji do diecezji bardzo było różnie i to może być, może się bardzo różnie potoczyć. Ja osobiście nie spodziewałbym się w tej chwili takich ogólnych działań na zasadzie jakiegoś zabronienia czy czegoś takiego. Raczej bym się tego nie spodziewał, bo wydaje mi się, że akurat w przypadku papieża Franciszka, że jemu po prostu jest wszystko jedno.
i nie będzie się tym zajmował. Tak, tego bym się spodziewał, chyba że gdzieś tam, prawda, w kurii ktoś będzie korzystał z tego, że jemu jest wszystko jedno i gdzieś tam to się przeforsuje. Ale tak jak powiedziałem, tu myślę, że możemy się jakby spodziewać zupełnie wszystkiego, przy czym bractwo zachowa się tak, jak zachowywało się przez cały czas i jakby nie obawia się za bardzo tego rodzaju reform, deklaracji czy czegokolwiek. Ja chciałem zapytać o taką praktyczną poradę dla wiernego tradycji, który znajduje się w miejscu, gdzie nie ma możliwości uczestnictwa w takiej mszy. W Łodzi mamy ten komfort, że niedzielę święta jest, ale no nie wszędzie to jest. I co wtedy? Jak wtedy dobrze spędzić ten dzień, tak? Tak, to jest pytanie bardzo praktyczne, bardzo dobrze pasuje też do zakończenia tego wykładu, a co należy robić właśnie, kochać mszę świętą trydencką. I tutaj znam wiele osób, które, to jest dla mnie osobiście bardzo budujące. Widzę osoby, które zawsze tak, planują swój urlop według tego właśnie klucza. Czytamy z msza święta. I myślę, że to jest słuszne podejście. Myślę, że jeśli ktoś naprawdę kocha mszę świętą, to będzie starał się właśnie, będzie dla niego to po prostu ważniejsze niż ta piękna plaża albo cokolwiek innego i będzie próbował zrobić to tak, żeby ta msza święta była. Oczywiście mogą być sytuacje, prawda, zawodowe, gdzie nie ma takiej możliwości, nie ma się wyboru, ląduje się gdzieś, gdzie tej mszy świętej trydenckiej nie ma. Tutaj już wchodzimy w temat znacznie trudniejszy i może to wywołać jakoś tutaj ewentualnie dyskusję, jeśli jeszcze są na to siły. To co ja będę radził w takiej sytuacji? Ja będę radził, żeby święcić ten Dzień Święty w sposób bez wątpienia katolicki, czyli nie uczestniczyć w nowej mszy, tylko pójść do kościoła, gdzieś poza liturgią odmówić różaniec, to co jest na pewno bez wątpienia katolickie. Tutaj szczególnie jeśli chodzi o wakacje czy pracę gdzieś tam za granicą, nigdy nie wiadomo czego można się spodziewać po tej liturgii, którą tam się zastanie. Tak jak używam tutaj takich ostrożnych słów na zasadzie polecam, zachęcam, dlatego że sytuacja jest po prostu bezprecedensowa. Rzym wydaje księgi liturgiczne, o których prefekt świętego oficjum pisze, że one nie odpowiadają wierze Soboru Trydenckiego, one stawiają wiernych przed tragicznym wyborem. Rzecz absolutnie bezprecedensowa. Rzym to akceptuje, to w zasadzie nie odpowiada katolickiej wierze. Ta liturgia w zasadzie nie odpowiada katolickiej wierze, dlatego tutaj Kościół, gdy nas zobowiązuje do uczestnictwa we mszy świętej, to bez wątpienia intencja Kościoła jako tej świętej instytucji, jako tej oblubieńcy Chrystusowej nie może być, żeby zmusić nas do tego, do uczestnictwa w liturgii, która nie wyraża katolickiej wiary, która wyraża w praktyce, powiedzmy, wiarę taką modernistyczną, protestancką. Dlatego w takiej sytuacji, gdy już w ogóle nie mam mszy świętej trydenckiej, z mojej strony jest rada, zachęta. Święćmy ten dzień w inny sposób. Pójdźmy do kościoła, odmówmy różaniec święty, spędźmy ten czas, żeby był to czas święty, ale właśnie bez wątpienia, nie uczestniczmy w tej liturgii, która jest wątpliwa z punktu widzenia przekazu wiary. Jako ryt, oczywiście bez wątpienia. Tutaj naprawdę ogromna część księży, szczególnie w Polsce, prawda, pobożni, starają się, robią to, co mogą i to nie jest wina pojedynczych duchownych, to nie jest wina tym bardziej, prawda, pojedynczych wiernych. Bez wątpienia, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale ryt jako taki, ta reforma została wprowadzona, ten ryt, który został wprowadzony, po prostu jest tak bardzo wadliwy. To jest serce
wiarę, które zostało głęboko zalanione, które nie przekazuje tej katolickiej wiary, ryt jako taki. I tutaj można próbować ratować tą nową mszę, jakby wciskając na siłę tradycyjne elementy, i tak niektórzy pobożni księża stają się robić, wcisnąć ile się da tradycyjnych elementów wbrew przepisom i pomimo przepisów i obok przepisów wciskać, ale to jest taka, no, taka reanimacja tego bardzo głęboko zranionego serca, które po prostu jako przepis liturgiczny jest bardzo, bardzo, bardzo wadliwe. Dlatego ta moja rada, a nie inna, tak jak się domyślam, będzie to pewnie dla wielu szokujące takie słowa, ale nic w obliczu jakby mojego własnego sumienia, ja po prostu nie polecę nikomu uczestnictwa w nowej mszy, czy uczestnictwa aktywnego na zasadzie przejścia, brania udziału i przyjmowania komunii. Oczywiście mogą być sytuacje, gdzie człowiek po prostu jest ze względów jakby rodzinnych i tak dalej, w jakiś sposób jest obecny, ale uczestnictwo zawsze tutaj odradzamy, żeby dać raz jasny sygnał, że ta reforma jest śmiertelnie niebezpieczna dla Kościoła i to jakby sygnalizujemy w ten sposób, że zachęcamy do tego, aby unikać nowego rytu mszy świętej. Ksiądz mówi o wadliwości rytu nowej mszy świętej. Chciałam zapytać, czy to powoduje w konsekwencji nieważność konsekracji i nieważność całej mszy świętej? Sam ryt bez wątpienia sam w sobie liturgicznie jest ważny. To tutaj nie ma, dopóki są słowa konsekracji, dokonuje się ofiara, dopóki mamy przemienienie dwóch postaci, chleba i wina, dokonuje się ofiara. Tutaj nawet gdyby, to są przypadki, których ja jakby nie pochwalam, ale teraz po prostu mówię, że były takie przypadki, gdzie księża z jakiegoś powodu, będąc w więzieniu, konsekrowali zupełnie bez liturgii. Konsekrowali, gdzieś tam dostawali jakiś chleb, dostawali jakieś wino i po prostu to konsekrowali bez niczego. I to jest ważna ofiara, wtedy to faktycznie się dokonało. Kapłan ma tą władzę, żeby dokonać tego przemienienia. Także ta liturgia jest bez wątpienia ważną ofiarą. Tylko sama ważność, to nie jest jeszcze wszystko, tutaj dochodzi kwestia właśnie samej godności tego rytu. Czy ryt jako taki właśnie wyraża tą katolicką wiarę? I tutaj z tym jest problem. Tutaj kwestia nieważności. Przepraszam, mielibyśmy... Znaczy jest możliwość, niebezpieczeństwo, nieważności w przypadku braku intencji ze strony kapłana, co w przypadku przede wszystkim na Zachodzie, gdzie jakby ta wiara jest bardzo słaba w rzeczywistą obecność, w ofiarę, może być tak, że brak wiary ze strony kapłana doprowadzi do nieważności mszy świętej. Tak się może zdarzyć, jeśli kapłan w ogóle nie wierzy w przemienienie, i on nie chce, nie ma intencji dokonywać tego, co dokonuje Kościół. Wtedy to nie wystarczy, to znaczy będzie, msza będzie nieważna. Musi mieć przynajmniej tą intencję, nawet jeśli do końca nie wie, jak to ma być i tak dalej, ale po prostu przychodzi i wypowiada słowa przemienienia z intencją, że chce robić to, co robi Kościół. Wtedy to jest ważne. To jest bardzo, bardzo mało. To wymaganie jest jakby bardzo minimalistyczne, ale Kościół świadomie stawiał minimalistyczne warunki, dlatego że chodzi o rzecz fundamentalną dla istnienia Kościoła. I tutaj jakby nie powinny być te warunki jakieś ekstremalnie wyśrubowane, jeśli chodzi o ważność. Znaczy, żeby wierni przychodząc na mszę świętą nie mieli wątpliwości tylko dlatego, że kapłan był roztargniony, prawda, no to czy msza jest ważna, czy nie. Tutaj wystarczy, żeby miał intencję czynienia tego, co czyni Kościół i żeby były słowa przemienienia wypowiedziane nad chlebem i winem, czyli podwójna konsekracja i intencja tego, co czyni Kościół. Bez wątpienia w przypadku właśnie tych krajów liberalnych, krajów, gdzie przede wszystkim, jeśli chodzi o Europę, zachód Europy, bez wątpienia jest duża część kapłanów, którzy nie wierzą. To nie, jakby, tak jak powiedziałem, na podstawie własnych osobistych doświadczeń, relacji ze strony księży, którzy tam pełnią posługę, też księży diecezjalnych, którymi w jakiś sposób mamy kontakt, którzy są z nami zaprzyjaźnieni. Wiemy, że po prostu w dużej części kapłanów
po prostu tej wiary nie ma i wtedy jest ewentualnie niebezpieczeństwo nieważności. W przypadku tutaj polskiego duchowieństwa nie miałbym ogólnie rzecz biorąc tej obawy o brak intencji. W stanie ocenić intencji, no bo nieznanego księdza, ale jeżeli jesteśmy no, wśród, no powiedzmy w parafii, gdzie znamy księży diecezjalnych, no przepraszam, ale mnie to się w głowie nie mieści, że nie mając możliwości uczestniczenia w mszy prezydenckiej, odrzuciłabym uczestnictwo w mszy nowosorto ze względu na nasze na świętszego sakramentu. Jeżeli nie mam jakichś zastrzeżeń, że ta msza miałaby być nieważna, to dlaczego ja bym miała nie być na takiej mszy uczestniczyć? Jeżeli nie mam możliwości uczestniczenia w mszy. Tak jak zaznaczyłem, byłem absolutnie pewien, że tego typu głosy się pojawią, gdy powiem to, co powiedziałem. To, co powiedziałem, jest rzeczą bardzo trudną, na poziomie emocjonalnym bardzo trudną. Dlaczego, jak, w jaki sposób. Na poziomie, trzeba ją rozważać na poziomie teologicznym, na poziomie roztropności. Tak jak powiedziałem, ważność nie jest tutaj jedynym kryterium, czyli Kościół prawosławny również konsekruje w sposób ważny od zawsze, jednak nie można spełnić swojego obowiązku niedzielnego u prawosławnego popa, który nie jest w jedności z Kościołem, czyli mamy przykład innego kryterium, ważna, ale jednak poza ciałem Kościoła, poza jednością Kościoła, dlatego nie można spełnić tam swojego obowiązku niedzielnego. Jeśli wierny, jeśli katolik jest gdzieś, gdzie nie ma mszy świętej katolickiej, są tylko cerkwie prawosławne, to nie tylko może nie pójść do cerkwi, ale nie wolno mu pójść do cerkwi i tam spełnić swojego obowiązku niedzielnego, przynajmniej według tradycyjnej dyscypliny. Tutaj to oczywiście też się zmieniło w ramach tego ekumenizmu, o którym mówiłem, ale w sumieniu, znaczy w prawie do prawa moralnego to się nie zmieniło i w ten sposób nie spełnia człowiek swojego obowiązku niedzielnego. Prawo, które zobowiązuje nas do uczestnictwa we mszy świętej, jest prawem kościelnym. Kościół święty zawsze najwyższym prawem. Najwyższe prawo w prawie kościelnym to jest najwyższym prawem jest zbawienie dusz. To jest najważniejszy punkt, najważniejsza sprawa. Wszelkie prawo w Kościele podlega pod to prawo i w momencie, gdy pojawia się pewien konflikt, jakikolwiek konflikt na tym właśnie poziomie, gdy prawo kościelne w jakiś sposób wpycha człowieka właśnie w sytuację, która w jakiś sposób zagraża temu zbawieniu dusz, czyli w jakiś sposób stwarza zagrożenie, dlatego zbawienie dusz wtedy wyższe i bardziej ogólne prawo musi zostać zastosowane, czyli to w sytuacji najwyższej konieczności prawo najwyższe, czyli to, że zbawienie dusz jest ponad wszystkim innym. I tutaj sytuacja jest bez wątpienia bardzo trudna, bo jaką mamy sytuację? Mamy sytuację, gdzie człowiek pójdzie raz na tą nową mszę, no i nie ma wrażenia, jakoby to byłoby zagrożeniem dla jego własnej duszy, prawda? Nie czuje się jakoś tam bardzo zagrożony, jeśli to jest w miarę starannie, prawda, pobożnie i tak dalej. Nie czuje człowiek tego. Tylko, że tutaj to nie powinno się ograniczyć do czucia, do tego, co mi się tak wydaje, prawda? No, mam wrażenie, w miarę pobożnie, no nie najlepiej, ale jakoś tam to jest, prawda? Całkiem pobożnie, ważnie i tak dalej. Nie powinno to się ograniczać do tego, tylko to powinno być rozważane na poziomie rozumowym. Czy mogę, gdy idę do kościoła, ja moją obecnością jestem katolikiem, przychodzę, uczestniczę w tej liturgii, ja moją obecnością, przyjmując komunię, wyrażam akceptację. Czy mogę potwierdzić, czy mogę moją obecnością potwierdzić, aktywnym uczestnictwem potwierdzić tą właśnie liturgię. Mogę w ten sposób dać znać, tak, uczestniczę, a więc
w jaki sposób się zgadzam. Tutaj takie podejście właśnie, że no niby się nie zgadzam, ale jednak czuję, że muszę pójść, prawda, bo jednak to jest na poziomie uczuciowym. Na poziomie intelektualnym muszę się zastanowić, czy mogę to potwierdzić moją obecnością. I tutaj moja odpowiedź, czy odpowiedź bractwa brzmi: nie, nie mogę potwierdzić moją obecnością. Nie dlatego, że tutaj konkretnie ta msza może być pobożnie odprawiona, ten kapłan się stara jak tylko może i bez wątpienia, ale ten ryt jako ryt, jako ta została wprowadzona, jest zagrożeniem dla Kościoła, jest tragedią, zagrożeniem dla wiary jako całość. Nie w tym sensie właśnie konkretnie, że ta jedna msza jest zagrożeniem dla mojej konkretnej wiary, tylko ten ryt jako ryt jest zagrożeniem dla wiary. To znaczy on całościowo przyczynił się do upadku wiary i ja nie chcę go potwierdzać. Ja nie mogę go potwierdzić. W moim sumieniu nie mogę go potwierdzić, nie mogę go zaakceptować, bo on jako całość, nie każdy pojedynczy, nie jedna pojedyncza msza, gdzie kapłan się stara, jest pobożny i tak dalej, ale ta reforma jest zagrożeniem dla wiary. Ta reforma między innymi, oczywiście są inne aspekty, to rzecz jest złożona, ale między innymi doprowadziła do tego kryzysu wiary, który widzimy, do tego, że ludzie stracili wiarę w rzeczywistą obecność, czy tracą wiarę w Polsce, tracą na Zachodzie, stracili wiarę w rzeczywistą obecność, w sakramentalne kapłaństwo i ja nie mogę tego potwierdzić. Po prostu w moim sumieniu nie mogę tego potwierdzić, dlatego gdy zostanę zapytany, odpowiadam zawsze: nie, nie potwierdzajmy tych reform, tej zmiany naszą obecnością. Jest oczywiście, ale tak jak wspomniałem, no. Tak. Zgadza się na pewno. W cerkwiach zgadza się, pokora jako cnota obowiązuje nas wszystkich, ale tak jak powiedziałem, wchodzimy w ten sposób właśnie w tą sferę emocjonalną, gdy zaczynamy mówić o pokorze. Mamy pokora zobowiązuje nas również do tego, żeby kierować się rozsądkiem. To jest, żeby poddać się pod to, co naucza nas wiara. Przez te zasady musimy też umieć poddać się pod zasady teologiczne, pod pewne prawdy. I oczywiście czasami to jest trudne. Oczywiście to wiele od nas wymaga i czasami jest trudno dojrzeć czego faktycznie od nas te prawdy wiary wymagają. To jest trudne. Oczywiście, tak jak wspomniałem, sama obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie nie jest jedynym kryterium. Rzeczywistą obecność mamy i w kościołach diecezjalnych oczywiście. Tak jak powiedziałem, jak najbardziej zachęcam do tego, żeby w takiej sytuacji, kiedy nie mamy możliwości uczestniczyć w mszy świętej trydenckiej, żeby iść do kościoła i się modlić przed Najświętszym Sakramentem. Zachęcam jak najbardziej do tego. Rzeczywista obecność jest. Jest też u prawosławnych. I tutaj Kościół mimo wszystko zabrania nam uczestniczyć w tych nabożeństwach prawosławnych, pomimo tego, że są sprawowane godnie i że ta rzeczywista obecność jest. Sama ona nie jest jedynym kryterium. W pewnych, to nawet trudno mówić o mszach, ale sama rzeczywista obecność po prostu nie jest jedynym kryterium. Może być też rzeczywista obecność w przypadku ukradzionego Najświętszego Sakramentu w jakichś zupełnie bluźnierczych ceremoniach. Tam też jest rzeczywista obecność, prawda? Ale to po prostu nie jest jedyne kryterium. Chodzi tylko o to, żeby pokazać, że to nie jest jedyne kryterium, które jest dla nas decydujące. Poprzez nasze uczestnictwo w jakiejś liturgii, przede wszystkim, gdy przychodzimy do Komunii Świętej, potwierdzamy ją w jakiś sposób. Potwierdzamy w jakiś sposób, że ja biorę w tym udział. Komunia Święta jest symbolem jedności, jest symbolem tego zjednoczenia. Ja, gdy przychodzę na tą mszę świętą, właśnie modlę się tymi modlitwami, potwierdzam ją moim tym wyznaniem wiary, potwierdzam tym wszystkim, ja uczestniczę w tym wszystkim. I tutaj, jeśli chodzi o tą nową mszę, tak jak powiedziałem, no jest to po prostu ryt, który jest zagrożeniem dla wiary jako całościowo i dlatego nie powinniśmy go potwierdzać. I nie wprowadzajmy tej dyskusji na poziom emocjonalny, na zasadzie pokory, bo to nie jest kwestia teraz cnoty pokory, to jest kwestia teologii. To jest kwestia, którą musimy po prostu rozważać na tym poziomie, czy możemy uczestniczyć. To nie jest kwestia mojej osobistej pokory, to jest kwestia
prawd wiary, kwestia tego, czy możemy z czystym sumieniem uczestniczyć w tej liturgii, czy ona jest do zaakceptowania, czy ona zagraża wierze, czy nie zagraża. Jeśli zagraża wierze, to czy mogę w niej uczestniczyć? No i na to pytanie muszę odpowiedzieć nie. Jeśli ona zagraża wierze, to nie możemy jej potwierdzać. Dlatego odpowiadamy nie. I tak jak powiedziałem, jasne, że wywoła to dyskusję, jasne, że jest to bardzo trudne i jest to bez wątpienia decyzja, czy jest to odpowiedź, która jest bezprecedensowa, bo problem jest też bezprecedensowy, bo nie było w historii takiej sytuacji, żeby Kościół zaakceptował ryt, który jest tak bardzo wątpliwy. I tutaj kardynałowie, prefekt świętego oficjum mówi, ta nowa msza stawia katolików przed tragiczną koniecznością wyboru. Mówią o tym, że ta nowa msza nie wyraża wiary Soboru Trydenckiego, z którą związane jest sumienie katolików na zawsze. Dlatego stawia ich przed tragiczną koniecznością wyboru. To jest tragiczna konieczność wyboru. I tutaj ten świętej pamięci kardynał Ottaviani, on naprawdę nie mówi tego dlatego, że jest pyszny, tylko dlatego, że czuje się w obowiązku. Czuje się w obowiązku ostrzec. Uwaga, ta msza nie wyraża katolickiej wiary. I ja też dlatego chciałem tak wiele cytować w trakcie tego wykładu, bo nie chcę, żeby to były moje jakieś osobiste wynurzenia, tylko przedstawiam ten punkt widzenia. Uwaga, ta msza nie przedstawia katolickiej wiary, dlatego nie potwierdzajmy jej, nie akceptujmy, nie potwierdzajmy. No dobrze, no to zejdźmy z poziomu emocji i z całym szacunkiem i sympatią również. Ale to się logicznie nie broni, to co ksiądz mówi, ponieważ, małe sobie tu notatki zrobiłam, że co tutaj ksiądz mówił. To jest, znaczy, bo rozumiem, że nie podważamy, że nowa msza nie jest mszą, tak? Zostało tutaj w odpowiedzi do pani i wcześniej ksiądz powiedział, że jest mszą. No więc jeżeli jest mszą, a jest sprawowana w jakiś sposób źle, no to jest coś takiego, zostawiając emocje na boku, jak ja bym powiedziała mojemu dziecku, nie słuchaj swojej pani w szkole, bo ona coś tam źle ci powiedziała, albo dziecko ma prawo nie słuchać mamy, bo mama też robi błędy. Trochę nie kupuję tego, przepraszam, nie tędy droga. Druga rzecz, która jest dla mnie nielogiczna, czyli nie potwierdzajmy swoim uczestnictwem czegoś, z czym się w pełni nie zgadzamy. Czyli sprowadzamy troszeczkę rzecz do absurdu, bo na przykład są sytuacje, gdy ktoś nie może... Ja byłam w takiej sytuacji, mieszkałam jeszcze niedawno w takim miejscu, gdzie miałam bardzo wiele kilometrów i sytuacja moja rodzinna była taka, że nie mogłam jeździć, czyli na przykład co rok miałam nie chodzić na msze. No troszeczkę jest, robi się to absurdalne, że nie chcę już tak tutaj używać słowa hipokryzja. Czyli coś jest źle robione, czyli czyli tak, dziecko ma, powtarzam, prawo nie słuchać mamy, ja mówię mojemu dziecku, dzisiaj wracam, mówię, słuchaj, nie rób tej pracy domowej, bo pani tam zrobiła błąd, tak? Nie jest to, no nie broni się to logicznie. Pozwolę sobie dokończyć, jeżeli jest tak, że albo zdecydujmy się, jeżeli nie akceptujemy tego do tego stopnia, że mówimy wiernym, dobra, nie chodźcie, to po prostu zdecydujmy się, odsuńmy się, w ogóle nie dogadujmy się z tym Watykanem na żadnym poziomie, tylko odsuńmy się, uznajmy papieża panującego za antypapieża, wybierzmy spośród swojego grona papieża i tyle, no bo to się logicznie nie broni, przepraszam najmocniej. Proszę nie przepraszać, to jest zupełnie normalne, to znaczy na tym właśnie polega dyskusja, żeby wymieniać argumenty. Nie ma za co przepraszać, naprawdę. Także również postaram się odpowiedzieć z sympatią, o której pani też zapewniała, bez przepraszania. Otóż przykład, który pani podała, czy próbując to wyjaśnić, dlaczego to jest nielogiczne. Jest nielogiczne, bo to by było jakbyśmy powiedzieli, no nie słuchaj pani, bo ona tam się kiedyś pomyliła, bo ona robi coś źle. Mówimy o troszeczkę innej sytuacji. Mielibyśmy, sytuacja odpowiadałaby tej, o której pani mówi, gdybyśmy mieli do czynienia z kapłanem, który popełnia jakieś błędy liturgiczne, prawda? Wtedy mamy do czynienia z jakimś błędem, pojawia się on w jakimś tam stopniu, mniejszym lub większym, prawda? No i wtedy mówimy, no idź albo nie idź, bo właśnie tam jest coś nie tak.
to nie jest ta sytuacja, o której tutaj mówimy. Mówimy o sytuacji, gdzie mamy do czynienia z prowadzeniem prawnym pewnej akcji liturgicznej, która jest, ma swoją strukturę prawną, ma, jest skodyfikowane, jak ona ma wyglądać, jakie są teksty liturgiczne, jakie są ruchy liturgiczne, jest to skodyfikowane i wtedy ona podlega ocenie. Taki rytm musi zostać oceniony przez Kościół i tutaj w przypadku nowego rytu został oceniony przez jednych tak, przez innych tak, prawda? I jedni twierdzą, jest w porządku, jest super, inni twierdzą, są pewne wątpliwości, inni twierdzą i ja należę do nich. Brakuje fundamentalnych praw. I tutaj należy również do nich świętej pamięci kardynał Ottaviani, którego tutaj obficie cytowałem. Brakuje fundamentalnych rzeczy. Brakuje nie tylko takich elementów pobocznych, które powinny być gdzieś tam, ale nie da się bez nich obejść, tylko brakuje takich fundamentalnych rzeczy. Jest wprawdzie ta rzeczywista obecność, czyli jeśli chcielibyśmy porównać to do samochodu, jest silnik i on odpala. Ale brakuje kierownicy na przykład. Czyli brakuje czegoś, co być koniecznie musi i ja wtedy mam obowiązek powiedzieć do moich dzieci, nie jedź tym samochodem. Porównałem tutaj oczywiście kwestię, co do czego porównamy. Powiedziałem, że ten samochód pali, czyli odpala, prawda, jest silnik, on funkcjonuje. To powiedziałem i to porównałem do rzeczywistej obecności. Prawda? To jest kwestia porównania. Ale brakuje innych istotnych elementów, czyli tutaj w tym przypadku przekazu wiary poprzez właśnie cały ryt, który jest po prostu konieczny do tego, żeby uznać ten ryt za słuszny. I tutaj idąc dalej, tym pani powiedziała, no to bądźmy wtedy konsekwentni. To nie jest sposób myślenia, który odpowiada sposobowi myślenia Kościoła, czyli logicznego myślenia. Gdy powiemy, że nowa msza, nowy rytm mszy świętej jest wadliwy, no wtedy nie musimy automatycznie powiedzieć, że ci, którzy go zrobili, to na pewno nie jest ten papież, to na pewno nie jest papież. Nie, tak to nie działa. Kościół Święty jest nieomylny w pewnych konkretnych, określonych sprawach. I w przypadku tych konkretnych decyzji nie jest to tak, że Kościół, i też tak nikt w Rzymie tak nie mówi, że musicie zaakceptować mszę świętą nowy rytm, musicie ją odprawiać, bo inaczej nie jesteście katolikami. Nie, nikt w ten sposób do nas nie mówi, pomimo tego, że wiedzą, jakie jest nasze stanowisko do nowej mszy. Od czasu do czasu pojawia się właśnie takie wymaganie, żeby uznać tą ważność nowej mszy albo godność nowej mszy. Tutaj w przypadku ważności jesteśmy w stanie ją uznać, w przypadku godności już nie. Ale prawda, nawet jeśli nie przyznajemy tej godności, to mimo wszystko prefekt kongregacji znacznie późniejsze nauki i wiary już wtedy, bo świętego oficjum w tym czasie już nie ma. Kardynał Ratzinger zapytany jako prefekt kongregacji nauki i wiary, czy można spełnić swój obowiązek niedzielny w kaplicy bractwa, odpowiada, pewnie jakiś tam jego sekretarz odpowiada, ale on podpisuje, że można spełnić swój obowiązek niedzielny i nawet precyzuje, że nawet można złożyć bardzo ciekawe, skromną ofiarę, czyli jakby tak jest, można złożyć, ale właśnie skromną. Może to dlatego, że jedność daje przez tą niepełną jedność, o której to oczywiście tak ironicznie w cudzysłowie ta niepełna jedność jest albo jej nie ma. Także nie musimy tutaj iść do końca, tak jak powiedziałem, tak jak w przypadku mszy świętej odprawianej przez prawosławnych, prawda? Msza święta jest ważna, mimo wszystko katolik nie powinien brać w niej udziału. Inne powody powodują, żeby nie brać udziału w nowej mszy, bo to jest msza, która jest sprawowana w jedności z Rzymem, czyli nie brakuje tego elementu, a brakuje innego elementu, mianowicie przekazu wiary, przekazu tych fundamentalnych prawd wiary, które po prostu rytm musi wyrażać. I oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest kwestia, o której trzeba dyskutować, bo to jest bardzo trudna kwestia, co musi rytm wyrażać, gdzie konkretnie jest ta granica, prawda? I to jest kwestia bez wątpienia dyskusyjna i tutaj na pewno można mieć różne stanowiska i bez wątpienia jakby można bronić różnych stanowisk. Ja bronię dzisiaj to, które przedstawiłem. Wracając do tego tematu właśnie, czy mamy, czy nie mamy, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy, ja mam taki przykład, że Kościół w ogóle to do 1962 roku, no do 8 powiedzmy, było to takie piękne drzewo zielone.
No wyobraźmy sobie takie piękne drzewo zielone, które rośnie gdzieś na zielonej łące. No i przychodzi ten wiek XX, taki wynalazek piła tarczowa, czy taka piła no, łańcuchowa. Ktoś to drzewo ścina. Drzewo ląduje na trawie, odcięte jest od korzenia i w tym momencie to drzewo już jakby usycha. Jest jeszcze piękne, zielone, ale już usycha de facto. I ja to tak widzę, że te gałązki, które tam jeszcze są jeszcze zielone, to można przeszczepić do korzenia. Ale z korzenia wypuściły też jeszcze inne gałązki, takie jak na przykład Bractwo, czy jakieś inne tam no, grupy, czy stowarzyszenia, może nie stowarzyszenia to nie, ale no, powiedzmy no, Instytut Dobrego Pasterza to byłby świetnym przykładem, czy Świętego Piotra, to ta grupa kapłanów. I teraz to drzewo to musi po prostu uschnąć. Nie da się uratować tego drzewa, no, ono musi trafić na ogień. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale ja tak to widzę. Ja się przystawałem do Bractwa Piusa X, po kątach nie chodzę. Z przymusu ewentualnie na indulgidę, ale to tylko z przymusu. Natomiast generalnie na tą nową osobą przyszedł już po prostu, no nie chodzę, no bo to mi jest tak trochę no, głupio, no. Niedobrze się czuję w tym towarzystwie. Nawet no, mieszkam koło Świętego Wojciecha, no piękny, wielki kościół, stary kościół, no ale no jakoś no nie da się tam już teraz wejść, naprawdę. Raz poszedłem na drogę krzyżową, ale niestety ta droga krzyżowa z gitarką, chwalmy Pana, no to już było dość. Natomiast moje pytanie byłoby do księdza takie, co powinien zrobić ksiądz, a ksiądz na tych księży paru już, jak stwierdził na początku dyskusji, że oni po prostu się nauczyli tej mszy świętej trydenckiej. Czy ten dany ksiądz, czy jeden, czy piąty, czy dziesiąty, może sprawować dwa ryty mszy świętej. Rano na przykład nowusową, a po południu tradycyjną. Tu jest ten szkopuł, tutaj trzeba dotknąć tego problemu. Może jak ktoś poznał tą tradycję, to trzeba do niej się przyspawać. No nie można stać w rozkroku rano tu, a po południu tu. No, bo cały tydzień po lewej stronie, a w niedzielę po prawej stronie. No. Ja tak widzę, że ten problem jest chyba raczej tutaj już u księży więcej niż u wiernych. Bo ci tutaj są, to przychodzą na pewno tą mszę tradycyjną, nie unikają tej mszy. Ale ja tu taki właśnie problem widzę, aby ksiądz ten temat pociągnął. Co ma zrobić dany ksiądz, który się już nauczył tradycji? Dziękuję. Dobrze, także jeśli chodzi o tą alegorię, porównanie do tego drzewa, to zależy, co byśmy uznali za to, co już musi uschnąć. Oczywiście część struktur kościelnych już uschła, to znaczy już nie ma w nich życia. Gdy spojrzymy na niektóre diecezje właśnie na zachodzie Europy, to są bez wątpienia już suche gałęzie, które już owoców nie wydadzą i które najprawdopodobniej już się odcięły, prawda? Deklaracja to był kardynał Marx, jeśli dobrze pamiętam, nie jesteśmy filią Rzymu, prawda? To jest mniej więcej właśnie taka deklaracja odciętej gałęzi, która jest dumna z tego, że już nie jesteśmy zależni od tego drzewa, prawda? Tylko żyjemy swoim własnym życiem. Nie ma to jakby konsekwencji prawnych jeszcze w tej chwili, ale gdzieś tam to na pewno już jest odcięte i uschnie. Jeśli chodzi o samą strukturę prawną Kościoła, czyli papieża, kardynałów i tak dalej, to bez wątpienia Pan Jezus mówi, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą i jednym z elementów niezbędnych dla Kościoła jest jego widzialność. On musi być widoczny, dlatego jako przynajmniej jakieś podstawy tej struktury muszą zawsze istnieć i bez wątpienia przetrwają w jakiś sposób do samego końca. A tutaj także powiedziałbym, jeśli chodzi o, przepraszam, to porównanie do tego drzewa, to zależy, co tam powiemy, że co to jest, to co musi uschnąć. Jeśli chodzi o księży, oczywiście księża są w jeszcze trudniejszej sytuacji niż wierni. To nie ulega żadnej wątpliwości. To ta tragiczna konieczność wyboru, o której mówi tutaj kardynał Ottaviani, kardynał Bacci, to dwóch się kardynałów podpisało pod tą analizą. Ta tragiczna konieczność wyboru dotyczy jeszcze bardziej duchowieństwa. I tutaj problem jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki, dlatego że my pomagamy wszystkim nauczyć się starej mszy, bo po prostu chcemy, żeby kapłani umieli ją odprawiać. I oczywiście taki kapłan, który poznaje tradycję, ma bardzo daleką drogę do przebycia po prostu.
Tutaj to jest kwestia całej formacji, to nie wystarczy nauczyć się mszy świętej, to jest kwestia całej formacji teologicznej, duchowej i tak dalej. To wszystko różni się, ta nowa formacja od tej tradycyjnej i to nie jest, to jest bardzo trudne, żeby po prostu się przestawić, żeby po prostu powiedzieć teraz, ja uprawiam tylko starą mszę, prawda? To dla księży to się wiąże z później jakimiś bardzo wielkimi konsekwencjami i tak dalej. To znaczy, co ja bym radził takim księżom, którzy poznają tradycję i gdy przychodzi ksiądz i mówi do mnie, ja już nie mogę odprawiać nowej mszy, prawda? Ja już wiem, że po prostu nie. No to wtedy co może zrobić tak praktycznie? Są, tak jak pan powiedział, są zgromadzenia w kościele, które nie odprawiają tej nowej mszy i tutaj w jakiś sposób po prostu trzeba szukać ratunku. To bym radził takim księżom. Po prostu szukajcie takiego miejsca, gdzie do tej nowej mszy nie będzie was nikt zmuszał. No i oczywiście dla mnie naturalnym miejscem, do którego będę zachęcał, jest właśnie Bractwo Świętego Piusa X, co oczywiście nie jest takie proste, bo przyjście do bractwa to wiąże się z wieloma różnymi konsekwencjami i jestem w stanie zrozumieć, że po prostu jest to bardzo, bardzo trudne. Ale takich naszych księży Salezjanów znali, którzy jest taki właśnie dwóch księży Salezjanów, którzy przeżywają w swoim kapłaństwie teraz tą bitwę taką wewnętrzną, no i są konsekwentni, jednak ponoszą z tego tytułu, powiedzmy, od przełożonych pewne kary, natomiast w sumieniu są czyści. To jest taka moja jakby opinia, no to tak. Więc zna ksiądz tych księży na pewno. Myślę, że już będziemy kończyć, bo zaczęliśmy punktualnie, jest już 19:15, więc jeśli są jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy w kuluary po spotkaniu. Dobrze, zakończymy modlitwą. Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, poślebniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Piusie X, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.